Minutes już w kolejnej spierdolonej gierce na przeglądarce. Tym razem będzie to Naruto Star Students, czyli gierka, którą grałem dawno, dawno, dawno temu na informatyce. Czyli tak jak prawie w każdą z tych gierek. Czemu to jest takie kuźwa głośno? Takie głośno nie powinno być, dobra, ci tutaj trochę będzie git. Okej, to jest za gierka, zaraz się przekonacie, bo dużo tutaj tłumaczyć nie trzeba, po prostu biegniemy i napieprzamy. Więc tak, mamy do wyboru trzy postacie. Czym to się różni? Praktycznie niczym. Wezmę standardowo Sasuke, to jest właściwie początek anime, jeszcze jak oni byli geninami, jeszcze jak nie było Rasengana. Naruto podaje tylko klony, Sasuke podaje właśnie tylko o, dokładnie to, Katon Goka Kinojutsu, czyli rozpierdzić tych wszystkich. Co to jest za gierka? Jest to zwykły Flash Games, taka, no, platformką tego nie nazwał. Po prostu gierka, że biegniemy do przodu i szczeram tutaj do tych właśnie przygłupów. Po drodze będziemy mieli bossa, po bossie będziemy mieli kolejną planszę i tak dalej. W gierce ma taką zasadę, że nie ma po prostu save'owania, musimy za pierwszym razem przejść wszystko. Czyli jak daleko zajdziemy, tak długo będzie trwał odcinek. Czyli tak samo jak Sword and Sandals, przegramy, to chuj, koniec gierki. Jeżeli będziecie chcieli, żebym kiedyś powtórzył, to życie piszecie w komentarzach. Raczej zajmie kilka odcinków tak gierka, więc już to oczywiście możecie po tym pisać propozycje innych gierek, tak dalej, jak już tą rzucę. Więc tak, jedziemy z tematem. W sumie nie wiem, po co tam. Napiszcie też, jak już tutaj są ziomeczki i stali widzowie, czy ja mam trzymać tą kamerkę, czy ją wypieprzyć w piździe, bo szczerze to, znaczy mi jest w sumie ta kamerka, bo jedna, ja tam o siebie uważam za zjebane, że mam zjebany ryj, ogólnie chujowo, że się na to patrzy, ale sporo osób pisało, żeby zostawić tą kamerką, więc już jak tam chcecie, napiszcie mi, bo już muszę mieć jakieś wasze zdanie, tą opinię, nie? Na razie ta kamerka będzie. Okej, okay, więc jedziemy dalej, co by to powiedzieć? O, mamy tutaj nowy rodzaj przeciwników, przygłupów, dwóch strzałowców, trzeba tutaj dwa shurikeny, żeby załatwić. Tak ciekawie to Sasuke nie rzuca tutaj zwykłymi shurikenami, tylko rzuca tymi shurikenami cienia, które właśnie użyli do pokonania zabuzy. Ogólnie jakby tak przyjrzeć tą gierkę na moment w anime, to właśnie ten moment, kiedy oni zmierzają do krainy fal. Przynajmniej tak to się nazywało w polskiej wersji anime, jeśli pamiętam dokładnie jak to się nazywało w japońskim. No tak, tak czy siak krainy fal, to jest ten moment, gdzie oni spotkali właśnie na drodze tych dwóch ninja, którzy sprawili, że Naruto zesrał się ze strachu, a Sasuke tam pokazał, jakim jest kozakiem i ich tam powyjaśnia. I za chwilę powinniśmy mieć tutaj tego bossa, właśnie w tym momencie powinien być ten boss, już ten ninja mam tutaj taką jakby mgłę się zaczyna, chociaż mgła to dopiero była na zabuzie. Ale prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, jeżeli to ta gierka, to tutaj będziemy mieć za chwilę bossa. Co do gierki? Gierka była dość fajna, jak się kiedyś w nią grało. No teraz oczywiście wziąłem na dzisiejsze standardy, to są takie średniawe gierki, ale miło jest do nich naprawdę wrócić, do tych starych, dobrych gier właśnie przeglądarkowych o Naruto. Mam jeszcze naprawdę sporo gier na podstawie anime właśnie tych Flash Gamesów o Naruto i o Dragon Ballu, więc jeszcze ponagrywam te różne. Ale to nie będzie tylko, że się skupia, że właśnie będą te gry dla anime, bo trochę odchodzę od tego contentu, znaczy odchodzę. Ja nie odejdę od takiego contentu właśnie, że będzie u mnie w sumie nigdy nie było takiego contentu, że jest typowo kanał o anime, tylko ja po prostu grałem w gry Naruto, grałem w gry Dragon Balla, po prostu w te gry bardzo lubię. Okej, mamy tego bossa, to są właśnie te przygłupy, o których mówiłem. Czyli ci, co, których właśnie Sasuke tam solo wyjaśnił ich dwóch, tak zajebał ich. To byli ci Chunini z wioski mgły, co Naruto się wtedy obsrał, Kakashi udawał, że tego, że nie żyje, a Sasuke tak się nagle ni z dupy, ni z pietrucha ogarnął i ich załatwił. Okejka, przeszliśmy pierwszy poziom, mamy drugi poziom, jedziemy, kurczę, mam mało życia, tu rzeczywiście nie naładowałem, co jest niefajnie, ale ma jeszcze 5 żyć, więc jest spoko. Wziąłem sobie właśnie tutaj, dobrze z nich tutaj często bardzo wypadają te czakry i życia, więc jest dość łatwo, kurwa, zajebał mi. Jest jedna czakra, dobra, daj mi, a kuźwa ty, niedobrze, daj to życie, bo tutaj wastuje to ładnie. Zajebie z tego, dali życia, mogłem już użyć tego potem, jak będzie więcej przeciwników, nie pomyślałem. Cholera, jak to jest ciężko unikać, jakie oczopląsu się dostaje, jak lecą w ciebie te shurikeny, to jest porażka. Ej, dwa życia, pięknie, wiedziałem, kazałem, żeby życie wypadło, to wypadło, się słuchają wujka Sasuke. Standardowo, dobra, następni. Swoją drogą, fajny soundtrack w tej grze jest. To nie jest typowy soundtrack właśnie z Naruto, tylko to jest właśnie jakiś soundtrack chyba wyciągnięty z innej gierki. Możliwe, że to jest soundtrack, nie, Sonika nie, Sonika był inny. Ale to jest na pewno soundtrack z jakiejś innej gierki, na pewno jest soundtrack z Naruto. Chwila. Nie, to na pewno nie soundtrack z Naruto. Okejka, warto tam od czasu do czasu, jak jest dużo przeciwników, używać tego Ultimate Jutsu, który mamy pod X-em, gdyż wtedy wszyscy się zdejmują, nawet patrzcie, nawet ci, co są za nami, a nie, na ci, co są za nami, jednak się nie zdejmują, ale jest duża szansa, że coś ciekawego wypadnie, na przykład Kotra, o, wypadła jedna Kotra, niestety nie, o, teraz do mnie piszą, czy gram Storma 4. Przed chwilą próbowałem nagrywać Storma 4, to po jednej walce wyszedłem z takim wkurwem, że już nic mi się dosłownie nie chciało, bez kitu ta gra tak mi działa na nerwy już, jak ja w nią gram, jak tylko... Boguś, was zajebał mnie! Dobra, jeszcze raz. Jak ten...
Jak tylko wchodzę w tą gierkę, to już mi się naprawdę żygać, to już mi się nic kurwa nie chce. Bo widzę jakiś, jeszcze wszedłem do walki, frajer kurwa Sasuke The Last, mówię dziękuję, mówię pograłem sobie. A wiecie jak to jest w tej grze, Sasuke The Last to jest najbardziej przejebana postać do walki. Czego się kuźwa nie da uniknąć, to jest kolejne gówno, kolejna przesrana gra, ale już nie będę na nią tak kurwił, bo dopiero w nią zaczęliśmy grać. Ja zawsze wychwalam grę jak w nią gram pierwsze dwa dni. Kurde, chciałem nagrać naprawdę jakąś dłuższą serię z innej gry niż z Naruto. Nie wiem z czego, jeszcze nie mam pomysłu, ale na pewno z jakaś będę musiał w końcu fajną nagrać. Tylko ja nie chcę ją robić tak, że to będzie typowy let's play, tylko jakoś ją tak urozmaicić. Nie wiem w sumie jeszcze do końca jak to zrobić, może by sam wątek główny na przykład z gry wyciąć, ale to będzie nie to. Taki jakoś fajny, ciekawy sposób chciałbym taką dłuższą serię zrobić, tylko jeszcze nie mam dokładnie na to pomysłu. Może się coś niedługo tak pojawi, na razie mamy tak sporo serii pozaczynanych, więc jest co u mnie oglądać. Co chwilę jest jakaś inna gierka na kanale ostatnio, więc jest spoko, jakoś się to rozwija. O, życie odrobiłem i życie, dobrze, dobrze, dobrze. A, podniosłem. Kuźwa, dobra. Cholera, no, jebany śmieć, kuźwa, 3 razy mnie trafił. Dobrze, ale się odbiłem. O, to co, jakiś z małpim ryjem, gościu. Nie no, tu jest coraz ciężej tego uniknąć. A nie mam tego i chciałem X-a użyć, a nie miałem i zjebałem i zajebali. Nie, to jest porażka teraz. Trafić ich jest ciężko, zajebać ich jest ciężko. No i chuj, wyjaśnienie mnie zajebiście, nie? Dobra, jeszcze raz. Próba numer 2. Aj, co kurwy jebane. Ta was zaskoczyłem pewnie. Tego się nie spodziewaliście. A w pierwszej misji mi tak dobrze szło, ja wszystko unikam. Ja muszę patrzeć na postać, a nie patrzeć na przeciwniku, bo ja nie patrzę na postać i nie unikam tego wszystkiego. Ojej, ten przygłup, tego to unikamy szerokim łukiem. Więc co, już mam tutaj taktykę chyba jak to zrobić. Będę się trzymał po prostu prawej strony, to mi frajery do mnie nie podaje. No zwyczajnie będą tam z lewej, a będę tutaj klik. O kurwa, prawie dostałem. Szkoda, że można w locie zniszczyć tych nożyków, to by było dużo, dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Upierdalaj śmieciu jebany, kurwa i tak mnie tutaj zdejmują. Żeby jakieś życie z siebie wyleciało. Dobra, kotra też może być. Kurwa, i po co się połasiłem, żeby zajebać śmiecia? Po co? Się pytam, po co? Odpowie mi ktoś, po co się połasiłem, żeby zajebać tego śmiecia? Pan, patrzcie, no co, ja jestem upośledzony. Gość w lewo to leci, ja biegnę w lewo. O, jeszcze mamy haku teraz, solówę. O, no to teraz to jesteśmy w dupie, można powiedzieć. O, ta, teraz to ewidentnie przejebali im walkę. No i wyjaśnił nas, siema. Dobra, może od haku zaczniemy. O, jest od haku, dobra, dobra, dobra. Ale to zdjąłem pięknie, to było dobre, to było dobre, to było zajebiste, to było zajebiste. Musicie przyznać, to było niezłe. Ale mam już na niego taktykę, będę biegał od prawej do lewej i po prostu napierdalał spację. Może go jakoś wtedy rozwalę. Ale tu mu ładnie życie, ale mu ładnie życie leci. Leci mu ładnie życie. Zgin kurwa, zgin kurwa, zgin. Zginął śmieć, zwycięstwo. Kuźwa, to jest moc. Level 6 complete, jedzie Mara, tu complete, zajebiście. 3 życia jeszcze mam, jest dobrze, normalnie jakbym w Mario Brosa grał do dawnych czasów. A Mario Bros to była wbrew pozorom cholernie zbędna gierka. O kuźwa, ale było blisko, daj życie, życie, jeszcze więcej życia. Ale dobrze, a kuźwa i w to wbiegłem. Jakie to jest trudne uniknąć tego gówna, to jest jakaś, no patologia jakaś. O, co to jest za śmieć, kurde ninja. Ty no, ale no, w sumie to były jeszcze czasy, kiedy Naruto bez kitu było anime o ninjach, a nie jak teraz o Super Saiyanach. Do kurwy nędzy, jaka ta gra jest jebana. I jebut! Aj, pięknie się. Jeszcze raz. Ale się dobra, trzeba unika zrobić. Ups, nie udało się. No i kuźwa, zajebałem sobie. Jak zawsze się zajeba, jak jestem zjebany, bo że jestem do niczego w tą gierkę. Jestem ogólnie do niczego w gry. Ja powinienem, nie wiem, kurwa, w szachy chyba grać. Bym, kurwa, nie wiem, nagrywał. Dobra, podejście numer 10. Spokojnie, teraz będzie dobrze, teraz przejdziemy na poziom. Dobra, daj, czekajcie, teraz pełne skupienie. I patrzcie kurwa jak teraz gra mi szmewi. Teraz mnie kurwa żadne ostrze nie sięgnie. Teraz będę, ja kurwa teraz nie zginę. Patrzcie kurwa, oglądajcie to. Kurwa cwaniaku jebany, gdzie do mnie podchodzisz? W miejscu powinieneś stać, śmieciu jebany. Macie ultimate'a, dzięki za życie, ty też masz ultimate'a, dzięki za życie. Dobrze. Jak mi to tak kontrę będą sypać, to... Jak on znika, to on powinien te swoje anulować, te swoje kurwa pierdzibąki jebane. Anulować tak samo. No i tego się uniknąć nie da, czy co? Ale ta gra jest spierdolona, bez kitu. Ej, ostatnio grałem taką spierdoloną gierkę, no nie wiem kiedy. Chyba 10 minut temu, jak próba nagrywać Naruto 4. O, to było podobnie chujowo. No, nawet nie wiem, czy nie gorzej. Nie, tu jest całkiem spoko jeszcze. Tu przynajmniej nikt nie gra Saskiem teraz i nie w kurwiach. Jebane łasy na rankingowe punkty. Śmieć z grzywkami, kurwa małpiery je jebane.
I ultimate, gdzie nie ma kurwa już tutaj rzucaniami żadnych tutaj symbolami, czy chuj wie czym wy tam to rzucacie teraz. Ale mam plana. Trzymać, tu się bez kitu trzeba trzymać jednej strony sztywno i tutaj jest tak jakby ciemna strefa, kurwa musicie być, albo stoicie, jesteście JP, albo jesteście za policją, nie, albo za Polonią, albo za Legią, albo za Wisłą Płock, albo za tego Kacowia Raków, nie. I tyle, musicie się po jednej stronie sztywno opowiedzieć kurwa w tej gierce jak w prawdziwym życiu i stoicie po tej stronie i naciskacie spację ciągle, ewentualnie czasem X i proszę bardzo i tak sposób możecie przejść poziom. No i to jest wszystko jasne, dobra, znowu prawa strona, jesteśmy prawilni, nie jakieś kurwa lewaki. Masakrujemy lewaków właśnie, lewacy stoją nam na drodze jak coś, nie? W sumie nie pytajcie mnie o co chodzi właśnie z tymi lewakami, bo ja sam wam na to nie odpowiem, po prostu fajnie to brzmi. Ja tak często mam, że jak mi się coś spodoba, fajnie brzmi i tak jest, to fajnie to o tym mówię. Na przykład ja w ogóle nie mam pojęcia o co chodzi w polityce, ale ze Stonogi to się zawsze śmieję, kurwa, jak on gada o tych karakanach, spidy tych przygłupów. Oczywiście nie wiedziałem, kto jest prezydentem Polski jeszcze ostatnio, teraz się dawno dowiedziałem, że jakiś Andrzej Duda, mówię spoko. Myślałem, że jeszcze jest ten, kurwa, Kaczyński, ale on przecież pod Smoleńskiem zginął. Teraz sobie przypomniałem, że kto inny był. No i ogólnie w Afryce żyję, więc wiecie, w Afryce ciężko wiedzieć, co się w Polsce dzieje, nie? Dobra, o, życie, pięknie, dobrze, bo już było do... O, jeszcze kolejne życie, ej, no jak tak dalej pójdzie, to my tego odcinka dzisiaj nie skończymy, albo grę prędzej przejdziemy. Kurwa, ale dobrze się wyrównało, 1-1, koniec, tak się pusto zrobiło. Nie gadajcie, że boss. Jest, koniec, udało się, przeżyliśmy to. Level 8 completed, jedziemy dalej. Aż się soundtrack zmienił. Teraz innej gierki soundtrack podjebali. Oj, daj. Olo! A mi wydupcył. Mówię, co się stanęło się? Mówię, patrzę, zajebał mi, kurwa, leżę, ty... Nie wiadomo, co się stało. Złożył się jakby, kurwa, po trzydniowym melanżu, kurde, jeszcze próbował Rumuńca wypić. Ale to zrobiłem! To było pro! Ej, patrz, kurwa, niespodzianka. No i oczywiście musiałem w to wlecieć. Przecież to jest samonaprowadzające chyba tej ataki. Z tego, co widzę. No nie, to trzeba cały czas spację naciskać, żeby to jakoś z tego wyjść żywo. Kurde, poprawiłem się na krześle, nie wiem, czy teraz mi dobrze mikrofon złapał, muszę poprawić mikrofon. Życie jedno, no! Patrzcie, idziecie, ta kurwa, jaki to jest refleks? Poprawiłem sobie mikrofon i jednocześnie kuźwa tego. Jednocześnie jeszcze zajebałem tutaj typa, nie przegrałem. Nie, to był refleks. O, cholercie, no i pół życia. Dobra. O, jest życie! Dobrze, że użyłem tego ultimate'ika. I bossa mamy, zabuza, pięknie. Zobaczymy, czy jest trudnym bossem, cholercie, ale to mam takie szanse na wygraną z nim, że żadne, kurwa, przecież... No, oczywiście. Przecież wiadomo, że jak się tepnie w taki sposób, to mnie zaraz zajebi, a ja, kurwa, stoję jak ta pizda. I czekam, aż mi właśnie zajebie z tego. Dobra, trzeba biegać tu, trzeba, wiecie, stosować dobrą taktykę biegania jak debil i unikania tych shurikenów śmiesznych. Dobrze, dostał kolejne dwa strzały, spokojnie to zrobimy, na spokojniusi, to na spokojnie to my wszystko to... Kurwa, musi to naruszyć, ty kurwo jebano, przestań się teleportować, myślałem, że masz takie same SI, a ty kurwa musi to zmieniać. No i chuj, już jesteśmy... No i dobra! Dobra, próba numer 3! Jedziemy, a mógłbym się kotra pełno nadać, jakbym miał pełną kotrę, to by było łatwiej tutaj. Teraz nie mogę cofnąć tego, to bym sobie kurde kotrę pełną zrobił i bym wtedy go zniszczył, a tak to będzie ciężko. No i chuj, tam będzie ciężko zniszczyć chłopaka. I wszedł ultimatecik jeszcze, może zniszczę chłopaka, doszedł, zniszczyłem frajera, siema! Aż mi not wyskoczy z powiadomieniem, że aktualizacja się nie powiodła. Wygrałem, przeszedłem grę, kuźwa! Aż oplułem mikrofon! Ej, zajebiście, myślałem, że tego nie skończyłem w jeden odcinek. No to super, piękniusi. Aż musicie chyba zostawić mi łapkę w górę i komentarz teraz z tym, z tego wrażenia. A ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Trzymajcie się, bo zdarzenia. Cześć.